Cześć, witajcie. Jesteśmy na plantacji rzepaku. Jak widzieliście we vlogu, jak sialiśmy. No, rzepak fajnie powschodził, tak się człowiek obawiał tych deszczy, tego wszystkiego. Ale jest na wierzchu. Mamy tak zasklepioną glebę. Jest normalnie beton. No, no ale nie w tym, nie o tym mowa dzisiaj. Słuchajcie, w tym vlogu co sialiśmy i posiewie, no to już wiedziałem, że kurczę, mamy mały ambaras z siewem. Jaki ambaras? Ano taki ambaras, że coś pokrzeniliśmy przy próbie kręconej. No i za gęsto nam wyszło. Miało wejść 40 roślin na metr kwadratowy. No a wyszło, zgadnijcie ile? 75 roślin. Także za dużo, no nic z tego nie będzie. Będzie rzepak rzadki i wydaje mi się, że plon też będzie słaby. No i padła decyzja, że będziemy go przerzedzać. No, z początku myślałem, że może bronami, ale bronami bym go za dużo poniszczył. No i przerzedzamy go w taki sposób. Robimy taką jakby uprawę pasową. Gruberem od kolegi, już go widzieliście, tego grubera na kiedyś na innych vlogach, jak ryliśmy ściernisko po pszenicy, po rzepaku. No i widzicie, popodnosiłem wszystkie te łapki, bo tu jest ogółem 9 łapek i 5 podnieśliśmy i 4 tylnie zostały. Co 50 cm one wychodzą, te łapki. Także no, widzicie, teraz przykładam sobie metr, no to jest ryte co 55, no a tu wychodzą, rzepak wychodzi tak co 60. Czy to jest dobry zabieg? Nie wiem. Będziemy widzieć, co będzie z tego, ale jak ma być taka gęstwina i ma być dziadostwo, no to nie wiem, czy nie lepsze jest to przerzedzenie, a wszystko się okaże później, jak będzie. No mówię, póki co, zobaczcie, jak jest twardo. Było fajnie mokro, ale te słońce, upały po 30 stopni tak tę ziemię zasklepiły, że zrobił się beton. No ale no mówię, cieszył się człowiek, że ma go na wierzchu, ale jest za gęsty, no. Co zrobić? No i tak widzicie, co robimy. No jest za gęsty. No i tam przeliczyłem po tym przeryciu, no to wychodzi 40 roślin, no czyli ten zamierzona ilość. No, no jest to ryzyko. No ale jestem tego świadomy i no i ryjemy go. Obsada, znaczy no, rzepaczek jest super, jakby tak była ta obsada 35, to by był perfekto, no bo mówię, jest trochę porażony przez herbicyd, ale to nic mu nie będzie, przyjdzie pogoda i przyjdą deszcze, on wszystko fajnie odbije. No widzicie, ziemniaki już zaczęliśmy kopać, prawie pół mamy wykopane, także cały czas działamy. No i teraz mówię, z tym rzepakiem trzeba jakoś dojść końca. Dobra, siadam do traktora i lecimy. Zobaczymy, co to dalej będzie. Takich zabiegów jeszcze chyba polski YouTube nie widział. Zobaczcie, jak to wygląda. Szczotki mamy lekko przeryte, a tu zostają rośliny. No. Nie wygląda to najgorzej, no ale też najlepiej też nie. Ścieżki zostawiam. Tu, gdzie miałem już przejechane po razie, to tu zostawiam środek. Nie ma sensu tego ryć. I tak to się potem zniszczy, jak się jeździ trochę traktorem, czy jeszcze tak jak ja przeskam 30 czy 60.
to się niszczy. Widzicie, tak to wygląda. Siew pasowy. Albo inaczej plewienie rzepaku. Nie wiem jak to nazwać. Widzicie, tak to wygląda. Sucho jest, to powinny te rośliny, co są wydarte, powinny przeschnąć. No, tutaj jest tak samo ścieżka zostawiona, widzicie, przejazd. Tego nie ruszałem. Widzicie, delikatnie, płyciutko na podnośniku. Nawet tych kółek też nie opuszczam. Tak na podnośniku i sobie jedziemy pomalutku. W początku było zamierzenie, żeby dać tu, bo tu są oryginalnie były gęsie stópki, ale tu Przemek sobie założył takie zwykłe z kultywatora, żeby się lepiej zagłębiał, jak jest sucho. Ale finalnie te są lepsze, bo te gęsie stópki to by chyba wszystko zniszczyły. Za sucho jest, zabetonowato, żeby tamto by to fest pozasypywało te pośrodku, a jednak te pośrodku rośliny jeszcze są. No ale widzicie, tu fajnie to ścięło. O, że ten rzepaczek, ale ma korzeń, zobaczcie jaki długi. Dobre 10 cm. No a tu widzicie, no, gęstwina. Gęsto, za gęsto. Widzicie jaka obsada. Teraz to fajnie widać. No, tu jeszcze na dół zjedziemy, bo tutaj tak samo jest ścieżka. Tu gdzie jesteśmy teraz. I potem tu to samo dwa razy przejazd i koniec. No i tak by to wyglądało. Nie jest to tak jak ma być, no ale co zrobić? Zastanawiam się, żeby jeszcze te ścieżki przejechać. No obsada jest, widzicie, pomięty. Tylko teraz, żeby to co jest zryte, żeby to chciało wyschnąć, bo to się poodrywało z tymi, z roślinami. I korzeń jest w bryle, przyjdzie deszcz i może to skasować, i może się dalej przyjąć. Nie wiem, zobaczymy. Są roślinki. No zobaczymy. Nie wygląda to za ciekawie. Teraz trzeba czasu, przyjdzie jakiś deszcz może. Ma być na razie pogoda do wtorku. Dzisiaj mamy sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek. Za 3 dni powinno to obeschnąć. Później przyjdzie deszcz. To te rośliny, co są tu właśnie w środku, może się wezmą i to zacznie inaczej wyglądać. Bo teraz to mi się za bardzo nie podoba. No ale człowiek się stara, robi, chciał zrobić dobrze. No widzicie jak to wychodzi. Siła rzeczy martwych, no. Zdarza się. Zastanawiam się, żeby te boczne jeszcze szłapki do góry podwiązać i tu na ścieżkach jeszcze środki delikatnie przeryć. Ja muszę zabezpieczenia tylko wyciągnąć i powinno to być ok. Ale hajsuję dzisiaj. Dzisiaj tu muszę tą śrubę odkręcić i tamtą, tak zrobimy. I tym środkiem jeszcze przejedziemy, czy to coś da. O, ja nie wiem. Spróbuję, wjadę, kawałek przejadę, zobaczymy jak to będzie wyglądać. No i machliśmy to, tak jakby tutaj tą ścieżkę zostawiłem. Nie będę kombinował. Tu jest trochę zamulone, to co tak zryłem, to już tak zostanie. Tu tą ścieżkę trochę tam z góry poryćkałem, ale koniec końcem też tak kwestii nie ryłem. No a tą tu przejechałem, bo ta jest od miedzy, no to wiadomo jak jechać. Ach, dobra. Jedźmy już z tego pola. Dobrze, że to pole jest daleko od drogi. Jakby to było przy drodze, to masakra. Tak jest między kukurydzami, to do jesieni jakoś to może będzie wyglądać. Dobra, to nic. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych vlogach. Na razie, cześć, trzymajcie się, hej.